Iga Świątek i Hubert Hurkacz zakończyli już swoje oficjalne starty w sezonie 2024 rok, ale oboje będą mieć jeszcze okazję zaprezentować swoje umiejętności przed końcem roku podczas prestiżowego turnieju pokazowego World Tennis League. W wydarzeniu tym, które zyskało popularność dzięki emocjonującym składom i luźnej, ale rywalizacyjnej atmosferze, polscy tenisiści zagrają razem w jednej drużynie. Co jest niecodziennym zestawieniem w kontekście drużynowych zawodów. Obok nich znajdą się także dwie tenisowe gwiazdy, które uzupełnią skład zespołu, dając mu wyraźne wsparcie i stwarzając szanse na końcowy sukces w turnieju. World Tennis League, rozgrywana w grudniu, zrzesza najlepszych zawodników i zawodniczki świata, zapewniając fanom widowiskowe mecze, które przyciągają uwagę zarówno ze względu na poziom sportowy, jak i format turnieju. Świątek, aktualna wiceliderka rankingu Wygrana, wraca na kort po występach w Wygrana Finals oraz zbliżających się finałach byliżan King Cup w Maladze, gdzie będzie reprezentować Polskę. Hurkacz natomiast, obecnie na 16 miejscu w rankingu ATP, zakończył już sezon, ale w grudniu dołączy do Świątek, aby wspólnie stanowić polski trzon w World Tennis League. Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają w grudniowej edycji World Tennis League, gdzie wystąpią w drużynie Orłów. W skład ich zespołu, oprócz Świątek i Hurkacza, wchodzą również uznane gwiazdy. Barbara Krejcikowa, finalistka wygrana Finals i zdobywczyni wielu tytułów wielkoszlemowych oraz Kasper Ruud, siódmy zawodnik rankingu ATP i finalista turniejów wielkoszlemowych. Wydarzenie odbędzie się w Abu Zabi w dniach 19 i 22 setnych grudnia, a zespoły będą rywalizować w systemie każdy z każdym. Turniej jest rozgrywany w formacie czterech setów na każde spotkanie, obejmujących: pierwszy singiel kobiet, drugi singiel mężczyzn, trzecie dwa mecze debla, które mogą być zestawione jako debel mężczyzn, debel kobiet lub mixt. W przypadku miksta kibice mogą zobaczyć świątek i churkacza w parze, co byłoby unikalną atrakcją dla polskich fanów. Wygrywa zespół, który zdobędzie więcej gemów w całym meczu, co dodaje element strategiczny w każdym z setów. Podział spotkań na pierwsze trzy dni turnieju wygląda następująco: Dzień 1 Sokoły, Jastrzębie, Orły, Kanie. Dzień 2 Orły, Jastrzębie, sokoły, kanie. Dzień trzech: orły, sokoły, jastrzębie, kanie. Na zakończenie fazy grupowej dwa najlepsze zespoły zmierzą się w finale, który odbędzie się 22 grudnia. Obecność gwiazd światowego tenisa w różnych zespołach zapewnia wysoki poziom rywalizacji oraz wyjątkowe widowisko. Co czyni World Tennis League jednym z bardziej wyczekiwanych pokazowych wydarzeń tenisowych pod koniec roku.